Hej wszystkim, taką jedną sprawę chciałem poruszyć. Robię to za pomocą filmu, bo tak jest najłatwiej i tak najszybciej do wszystkich was dotrę. W moim ostatnim filmie z Battlefielda, chyba trójki to było, Kucyki są pony, on tam miał tytuł. Zaproponowałem wam, żebyście, powiedziałem wam po prostu, żebyście się nie krępowali robić odpowiedzi wideo pod moimi filmami, czyli tam jest zamiast zwykłej odpowiedzi klikacie tam w to okienko, gdzie się pisze i pojawia wam się taki napis utwórz odpowiedź wideo i tam możecie wklejać swoje filmy. I to jest moim zdaniem bardzo dobry sposób na takie jakby trochę reklamowanie swojego kanału, bo te filmy się po prostu pod moimi filmami wyświetlają. Ja nie mam nic przeciwko, jest to jak najbardziej w porządku i jeśli wasze materiały, chciałbym, żeby wasze materiały dotyczyły tego, o czym jest film. Nie konkretnie, że jak... Przepraszam. Jeśli film jest o Battlefieldzie trójce, to nie musi być to Battlefield trójka, ale żeby był to jakiś let's play, może być z innego Battlefielda, może być z jakiejś w ogóle innej gry, ale żeby się tak trzymał tych samych, no wiecie, tego naszego community. Jeśli moi widzowie oglądają gry, to fajnie by było, żeby pod moimi filmami też były gry. A jeśli na przykład tutaj robię taką wiadomość wideo, to możecie pod nią na przykład zamieścić jakieś swoje, nie wiem, wiadomości wideo, vlogi czy coś w tym rodzaju. Wtedy to się będzie trzymać kupy. Ja te filmy oczywiście muszę zatwierdzić, ale ja większość z nich akceptuję, raczej nie wnikam tam za bardzo, no musiałyby być bardzo złej jakości albo nie wiem, obrażać mnie. To wtedy bym ich nie zaakceptował, a tak to nie ma problemu. I mówię, jest to dla was reklama, widzowie inni mają szansę, żeby jeśli jeden film obejrzą, żeby jeszcze inne sobie przeglądnąć, tak jakby podążać za tym wątkiem, prawda? Przyszli, obejrzeli jeden mój film, moje filmy nie są za długie, 15 minut, 20 minut, może chcą coś więcej obejrzeć i wtedy zaglądną właśnie do tych odpowiedzi wideo. I tyle chyba chciałem powiedzieć. No, to by było wszystko. Trzymajcie się, cześć. Na sorry, to jeszcze nie wszystko. W ogóle zapomniałem o najważniejszej sprawie, którą chciałem powiedzieć. Chodzi o to, że pod tym filmem, w którym ja powiedziałem, żebyście zamieszczali odpowiedzi wideo pod moimi filmami, wszystkie odpowiedzi wideo lądują teraz pod tym jednym filmem. I to w ogóle nie ma sensu przecież, bo tam będzie teraz 20... No ja je akceptuję, bo nie chcę, no nie chcę ich odrzucać tylko dlatego, że ich jest tam więcej, ale postarajcie się to tak porozkładać pod najnowszymi filmami. No mówię, to na pewno będzie lepiej działać niż jak będzie 20 odpowiedzi wideo, to małe szanse, że ktoś tam kliknie w to, ale jak pod każdym filmem ktoś tam raz na jakiś czas coś wrzuci i to będzie wtedy na pewno bardziej widoczne, dlatego mówię, ja te moje filmy, które wrzucam, one nie są oglądane tylko pierwszego dnia. Mam jeszcze 90 chyba filmów z Battlefielda innych poprzednich. Tam też możecie coś pododawać. Wiadomo, najlepiej jest do najnowszego, bo to zawsze najwięcej osób na początku ogląda. Ale jest sporo starszych filmów, które ciągle są oglądane. Szczególnie jakiś tam poradnik latania, czy inne serie moje. I mówię, starajcie się to tak rozkładać, bo tam żeście napakowali mi tych filmów. I to no, komuś to tam służy, ale wam to na pewno nie. No może ktoś akurat znajdzie się taki, kto będzie chciał tych 20 filmów przejrzeć, ale nie wydaje mi się. Dobra, to teraz naprawdę, cześć, trzymajcie się, pa.